Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z gry Impostor Factory od Freebeard Games. Moi drodzy, gra jest z 2021 roku i wiele osób z was na pewno kojarzy grę To The Moon. To The Moon, którą ja sam chciałem też ograć, tylko jakoś jeszcze nie było w sumie okazji, a myślę, że gry z RPG Makera mają to do siebie, że dosyć fajnie wchodzą. Bardzo fajnie wychodzą. No i Impostor Factory to właśnie jest tego typu gra. Gra z dobrą narracją. Gra ma naprawdę mega dobre opinie, bo z tego co widzę w tej chwili to ma przytłaczająco pozytywne opinie, a ma ich prawie 10 tysięcy, więc no to jest sporo. Bardzo sporo. Z IGN Italia ma score 93, z RPG Fan 91, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. I ogólnie historia przedstawia nam dr Rosaline i doktora Wattsa, którzy pracują w osobliwym zawodzie. Oferują pacjentom szansę przeżycia jeszcze raz od samego początku całego życia. Ale to nie jest opowieść o nich prawdopodobnie, to jest opis Steam. Tym razem chodzi o Quincy'ego, pozwólcie, że wam o nim opowiem. Dobra, mniejsza. Czyli tak, będziemy poznawać historię życia jakiegoś Quincy'ego i myślę, że nie będę już wam w sumie tej głowy zawracał, gram oczywiście na padzie, zobaczymy jak to będzie się odbierać i zobaczymy czy w ogóle pad działa, bo nawet nie wiem. Koniec drogi. O, tylko pad chyba jednak... A może działa? Kto urządza jakieś głupie przyjęcia w takim miejscu? Dlaczego w ogóle przyjąłem zaproszenie? Zaraz... w sumie... Dlaczego przyjąłem zaproszenie? Okej, widzę, że da się poruszać. X-em się tutaj widzę, że przyspiesza. Okej, wszystko dobrze, fajnie. Kółkiem się łącza opcje, dobrze wiedzieć. Zobaczymy jeszcze, którym się wchodzi w interakcję w ogóle. Da się. Zardzewiała skrzynka jest zapchana po brzegi. Trochę nieintuicyjne dla mnie jest używanie kwadratu jako czegoś interaktywnego. Halo? Zaraz. W ten sposób zaczynają się horrory, co nie? Ale... może też niektóre romanse? Nie, raczej tylko horrory. To idziemy. W ogóle soundtrack przypomina mi ten z Project Zomboid i to tak dosyć mocno. Nie wiem czemu. Takie dziwne. Osobliwy kamienny posąg kobiety i ptaka. Tu widzę, że coś się świeci. Ta fontanna. Ona będzie istotna. Przelewa się po prostu od deszczu. Wygląda jakby nie działała od bardzo dawna. Skoro już o tym mowa, całe to miejsce wydaje się być dość zarośnięte. Naprawdę nadal mieszkają tu ludzie? Chyba tak. To jakiś generator? Nie, to jest tabliczka z psem. Sir Flopox, nie wchodzić. No to co, ja wejdę? Tak jest otwarte. Wow! Jest pusta i przemoknięta. Jakoś dziwnie mi się chodzi na tym padzie. Nie wiem czemu. Dobra, tu nic nie ma. Oj, nie wiem czy ja jednak na klawiaturę nie wrócę. Dobra, wchodzimy. Akt pierwszy. Proszę. Proszę pozwolić, odłożę go. O, dzień dobry. Cześć. Zostałem zaproszony na... Czy w ogóle trafiłem w dobre miejsce? Tak. Był pan jako pierwszy z gości. Nie jest pan za wcześnie. To postali się spóźniają. To na pewno przez deszcz. Przepraszam za podłogę. Nie szkodzi. Proszę się tylko przez chwilę nie ruszać. Wow. Jak pani to zrobiła? To automatyczny moduł czyszczący XClean 2000. A może to był XClean 3000? Nie, to XClean 4000 Super. Właściciele są trochę mizopobami. Nie oszczędzamy na czystości. Właściciele? Czyli wy nie... W żadnym wypadku jesteśmy tylko ich asystentami. Opiekunami domu, między innymi. Skoro już o tym mowa, powinien czekać na pana na górze. Zrobi pan dobre wrażenie, jeśli pójdzie pan się przywitać. Lubią punktualność. O, w porządku. Okej, czyli mamy jakąś dziwną podłogę. Jest trochę po 15. Coś tu jest? Chusteczki, nie wiadomo po co. Na wejściu. Ciekawe, czy do dmuchania. Wow. Łazienka jest po pańskiej prawej. Żeby umyć ręce. Mizofobia, pamięta pan? No tak. Dobra, mamy iść na górę. Jak nie posłuchamy, haha, wejdę. Proszę się czuć jak u siebie, ale czy może pan najpierw umyć ręce? Łazienka to po pierwsze drzwi po prawej stronie. Nie. Nie. Dobra, nie mogę. A tędy? Nie mogę też. Łazienka to pierwsze drzwi po... Przepraszam, czy mówię za cicho? O nie, wszystko słyszałem. W takim razie może pan zaprowadzić? Nie trzeba, poradzę sobie. Chcę tu wejść. Mogę pana prosić, aby najpierw umył pan ręce? Nie. 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 Lubię robić grze na przekór, naprawdę, uwielbiam. Czy mogę zobaczyć sobie to? Dziwny kryształ, który zdaje się jaśnieć od wewnątrz. Dobra, no chodźmy, umyjemy te ręce. Już niech ma. Już niech ma. Czy mogę zrobić siku? Wow! To już chyba przesada. Poważnie. Muszą siedzieć na złocie, żeby strzelić klocka? No właśnie, ja bym sobie posiedział na złocie i strzelił klocka. Złoty sedes. Na razie nie muszę, ale kiedy przyjdzie pora... Zniszczę ten klozet. Już mi się podoba. Moje poczucie humoru. Mój typ poczucia humoru. A może powiedzmy prysznic jeszcze? Krystaliczna wanna. Wow! A ty czym jesteś? Łapię cię. Chcę ci... A, poleciał tu. Nie wiem czemu, ale była tu strzałka. Widzę jakieś przyciski. Bot. Aktywacja. Wykrzyknik 1. A, hej. Cześć. Także ten... Czym się zajmujesz? Ryżobot ma dwie funkcje. Gotowanie najlepszego ryżu oraz wsparcie emocjonalne. Wsparcie emocjonalne. Może przydałoby się mi jakieś małe wsparcie emocjonalne. Jak możesz pomóc? Skomplikowane pytanie. Zależy od wielu czynników. To cię gryzie. Cóż, trudno mi odpowiedzieć tak nagle, ale od kilku dni czuję się trochę... Rozwiązaniem jest ryż. Też trochę. Nie, teraz. Dzięki. Dobrze. Gotowanie najlepszego ryżu. Jesteś pewny, że gotujesz najlepszy ryż? Rozwij. W sensie, skąd możesz wiedzieć, że naprawdę gotujesz najlepszy ryż? Kto decyduje? Ryżobot decyduje. Ale to ty jesteś kucharzem. Ryżobot jest ryżobotem. Ty jesteś tylko Quincy, nie jesteś ryżobotem. Ryżobot zna ryż, każdy to wie. Dobrze, już dobrze. Jeju. Ida, skąd on zna moje imię? Wygląda na to, że ryżobot nie może nic dla ciebie zrobić. Aktywuje tryb hibernacji i grzania ryżu. To było całkiem ekstra. Okej. Poznałem ryżobota. Nadal są na piętrze. Proszę się rozgościć. Dobra, idziemy na piętro. A pięterko, Dobra. Gdzie oni byli? Drzwi są zamknięte. Rozumiem, że tu. A. Drzwi są zamknięte. Na dole widać niewielki otwór. Czyli jeszcze nie tu. Czyli tu? I co? O, przepraszam. Wyłączyłam się na chwilę. Pyk. To mój pionek. Tak, moim własnym pionkiem. Sprytne. To jeden ruch, którego nie przewidziałem. A, dobra, słuchajcie. Te wasze szachy są urocze i w ogóle, ale czy możemy przejść do sedna? Dołączysz do nas, czy nie? Halo? A, widzę, że zbierają się pozostali. Chociaż raz nie wychodzisz dlatego, że przegrywasz. Ja nie przegrywam. Po prostu czasem bywam wspaniałomyślny. A, dzień dobry, nazywam się... No, niemiło. Hej. Jesteś jednym z gospodarzy? Nie, już jestem gościem. Gościem? Ale... Jak się nazywasz? Quincy Reynard. A ty? Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Ryż. Słucham? Ulubiona potrawa. Masz jakąś? Stek. Bardzo krwisty stek. Na pewno mówisz prawdę? No dobra. Sałatka z awokado. Zaraz. O co w ogóle chodzi? Po prostu byłam ciekawa. Hej, nie powiedziałeś mi, jak się nazywasz. Lindy. Okej. Chwileczkę, chcę cię o coś zapytać. To znaczy, najpierw muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? Podoba mi się twoja kurtka. Aha, dzięki. A o co chciałaś mnie zapytać? Nieważne. Może zapytam później. No dobrze. Dobra, napiłbym się whiskacza. Zachęcająca butelka whisky i 2 szklanki. No ale 2 szklanki wypić? Oczywiście. Nie jest aż tak zachęcająca. Nie powinienem pić czyichś trunków. Jak się czujesz? Chyba dobrze, ale... czuję się tu trochę niepewnie. Jak to? Nie jest przytulnie z tym kominkiem i w ogóle? Nie wiem, po prostu jakoś tu dziwnie. Ale widzę, że ty czujesz się jak u siebie. Byłaś tu już kiedyś? Tak, byłem tu wiele razy, ale to jest mój pierwszy raz. Zaraz, co? Sam miałem mindfucka przed sekundą. A? Przepraszam, ale... mogę na chwilę zostać sama? Muszę tylko... czymś się zająć. W porządku. Ale zaraz. Jeszcze mam tutaj kilka rzeczy do sprawdzenia. Szachownica z niedokończoną grą. Żaden z zegarów nie był używany. Dobra, tu już coś jest. Jakaś papierośnica? Nie. Co my tu dalej mamy? Szafki. Szafki są puste. Kosz na śmieci też. W sensie nie jest interaktywny. Laptop z fizycznym zamkiem. Ciekawe. Przypominający serwer sprzęt z lampkami w pozycji on. Kolekcja nagród i pochwał. Dobra, idziemy dalej. Wow! Ciekawy pokój. Coś tu jest. Mały brązowy klucz. Pewnie do tych drzwi. Chyba powinienem go odzyskać. Lepiej poszukam sposobu zdobycia klucza, bez tracenia kończyn. Scott! Otrzymano coś na patyku, to się wędka nazywa. No tu wędkę mam. Pusta miska. Ruszowa ryba. Nosząca znamiona wielu bitew sofa. Pokryty poduszkami tron z pluszowymi podwodnymi. Spróbujmy czegoś na patyku. Jakbym widział swojego kota. Okej. Nie było tematu. Otrzymano klucz. Kitku wykitku. Chyba woli zostać sam. Otwarto drzwi za pomocą klucza. Dobra, czyli mamy przejście, tak? What? Hej. Co? Lindy. Pomocy! Niech ktoś pomoże! Hej, co się stało? Słyszeliśmy krzyki. Co pan ma na dłoniach? Muszę im powiedzieć. Ale... co ja w ogóle widziałem? Czy wszystko w porządku? Na górze coś się stało. Co ma pan na myśli? Nie żyją. Widziałem... nie wiem jak, ale... otworzyłem... Czy byli? O, dobrze, już jesteś. Witaj i czuj się jak u siebie. O, do knura! Czekaj. Że tylko mi się wydaje, że wcale ich tam nie ma. Nadal są jak najbardziej żywi. Nie, chwila. To w sumie dobrze. Może po prostu przywidziały mi się ciała. Ale jak mogły? Nawet nie wiedziałem, jak wyglądają. Wszystko w porządku? Wyglądałeś na zamyślonego. Czy coś się stało? Może niski cukier w skarbie? Nie. Nic mi nie jest. To znaczy... nie wiem, co ja... Już pora. Lepiej idźcie się przygotować. Lindy. Lindy? Dzień dobry. Widziałaś, co się stało? Co się... Przepraszam, czy my się znamy? Nie pamiętasz mnie? Spotkaliśmy się gdzieś? Tutaj. Spotkaliśmy się dosłownie tutaj. W sensie... nie dosłownie tutaj, ale... w tym domu. O czym ty w ogóle mówisz? Ja przecież dopiero co przyszłam. Ale... na górze... zapytałaś mnie o moje ulubione jedzenie. I... mój mroczny sekret. No dobra. Zaczynasz mnie przerażać. Zaraz. Nie masz może bliźniaczki? Proszę nie nękać innych gości, panie Reynard. O, strasznie mamy dziś ponure niebo. Powiedz mi, że macie kogoś, kto zajmie się tym bałaganem, mój drogi. Bez obaw, panie Achuja. Achuja dali! Proszę tylko stanąć na automatycznym module czyszczącym, a wszystko zostanie załatwione. Automatyczne czyszczenie? Co się stało z bardziej osobistym podejściem? Ty na przykład wyglądasz na kompetentnego. Rany, jak ja wyglądam? I pomyśleć, że założyłam tę sukienkę tylko po to, by błoto chlapało z niej po całej podłodze. Proszę się nie martwić. To nic, z czym nie poradziłby sobie nasz XClean 4000 Super. 4000. Jesteśmy o generację w tyle, co? Spodziewałem się czegoś więcej po tego rodzaju przybytku. Zapamiętam na przyszłość, panie Armstrong. O, masz takie śliczne policzki, kiedy to mówisz. Szlak, wali terabajtami wody. A niech mnie. Czy ja widzę XClean 4000 Super? Doskonała obserwacja, panie Kleg. Oczywiście. Już od jakiegoś czasu mam ochotę rozebrać jednego z nich. Razem z tym, co tutaj ważycie, jeśli pogłoski są prawdziwe. Z całą pewnością postaramy się sprostać oczekiwaniom. Nie zapamiętam tych głosów, kurwa. Nie ma opcji. Nie zapamiętam tych głosów. Nim są ci wszyscy ludzie. Dobra, no to gadu-gadu. Dobra, to jest nasza nie chciałem powiedzieć sprzątaczka, ale nie. Pani domu, nie pani domu. Gosposia, o. Powinni niebawem być gotowi. Proszę o cierpliwość. Ale co gotowi? Herbie? Jeśli to zależy, w tamtym pokoju jest chociaż w połowie tak dobre, jak nam obiecali. Cóż, domyślam się, że nie interesują cię za bardzo szczegóły techniczne, prawda? Ależ interesują, jak najbardziej. Te wszystkie gadżety zawsze były moją pasją, a raczej byłyby, gdybym tylko miała czas. W końcu jak inaczej działałoby moje wielosegmentowe lustro? To jest jakiś tech introduction. Mówili mi, że będzie tędy płynął godny poza wzruszenia strumień pieniędzy. Ale jak się teraz rozglądam... Idina i ja musimy stanowić jakieś 80% wartości tego pomieszczenia. Może sushi z tuńczykiem? Nie jestem w nastroju na... Czy ja oszalałem? Nie, proszę pana. To sushi naprawdę tak dobrze pachnie. To znaczy, na górze. Jestem pewny, że widziałem... Ale zaraz potem. Zwyczajnie tam stali. Nie wiem, o czym pan mówi, ale... Wygląda na to, że dobrze zrobiłoby panu sushi z tuńczykiem. Wiesz co? W porządku. Daj jedno. Nienawidzę sushi. Okej, rzeczywiście pomaga. Wiem. Nienawidzę w ogóle surowych ryb. To jest dla mnie... Nie mogę, sorry. Przepraszam. O, to znowu ty... Znowu? Czyli pamiętasz? Nie. Zostaw mnie, proszę. Tak jak mówiłem, Lindy, a myślę, że bardzo cię to zainteresuje. O, tak, oczywiście. O czym rozmawialiśmy? Tak więc, ponieważ miejsce pod lodówką jest drugim najczęstszym miejscem, w którym można znaleźć lód... Okej. To było bardzo interesujące. Ale widzisz, Lindy, mój zespół zrewolucjonizował całą branżę. Przepraszam, o jakiej branży mówimy? Oczywiście, wybacz. Mój umysł czasami za bardzo się rozpędza. To odwieczna klątwa geniuszu. Całe życie muszę się zwalniać. Może potrzebuję świeżego powietrza. Kapuję. Zaraz jeszcze ryżobot został. Ryż w sushi przygotowany został przez ryżobota. O, fajnie. Jadłeś je? Tak, było dobre. Dzięki. Tylko dobre. Można by za nie zabić. Okej. To nie jest najlepsze wyrażenie, biorąc pod uwagę okoliczności. Grający zabytkowy gramofon. Shiro Jonka. Nie mogę. Co to może być? Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że się zaraz dowiemy. Drzwi są zamknięte. Te drugie chyba są otwarte. W sensie te tutaj. Te co odblokowaliśmy. Co się tu w ogóle dzieje? Czy ja oszalałem? A może tylko déjà vu połączony z koszmarem? Właśnie. Musiałem wczoraj pójść za późno spać, przez co przysnąłem w łazience. Lindy! nie, to znowu ty. Przepraszam, chciałem tylko... Słuchaj, chcę tylko iść do łazienki. Jeśli nie przestaniesz z tym... Chwila. Czujesz coś? Tak, czy to... Dym. Dym! O! Chyba powinienem pomóc. Coś zjarali. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. No tu się odpierdziela. Sekretem czystej kuchni jest dobrze zaplanowana procedura sprzątania. A dobra procedura sprzątania zaczyna się od podłogi. Kafelek po kafelku. Goście przybyli! Nie mamy czasu! Potrzeba nam więcej kucharzy! Może ja pomogę? Nie! Potrzebujemy więcej kucharzy! Chcę lodówkę. Sekret najlepszego doprawiania... Tak, to super świeży czosnek. A sekretem najświeższego czosnku jest obserwowanie, jak rośnie. Jednym słowem, opierdalanie się. Garnek skacze jak szalony. Co tu się odwala? Piekarnik ustawiony na maksymalną temperaturę. Został włączony. Wyłącz. A to się da wyłączyć? Nope. Srebrny samowar. I co teraz? No, czy ty jesteś nienormalny? To znaczy pytanie retoryczne. Nie będę się z tobą gadać. No dobra, lodówkę zamknąłem z tego, co widziałem. Garnek skacze jak szalony. Nie wiem, co możemy z tym zrobić. On cały czas mówi, że chce więcej kucharzy. Ja mam takiego, czego nie ma XClean 4000. Jedno słowo. Cierpliwość. To co w ogóle przelał po wodę? Kolejki w markecie są tak długie, że i tak w praktyce oszczędzam czas i świeżość. Już wszystko? Jeszcze? Ukorzy się mikrobiomy, okej. Ty nie chcesz nic pewnie mówić, no nie chcesz. Dobra, to jest wyłączone, to chyba idziemy stąd. Stary, cały ten cholerny dom jest. What? Chyba w kuchni. Czy to była... Ale ona... Jest tu. Hej, byłeś przed chwilą... No... Nieważne. Dobra, idziemy teraz za nią. Może gdzieś tutaj szła. Lindy? Znów są martwi. Jak to się może znowu dziać? Może to naprawdę tylko przywidzenia. Ja. Te halucynacje poważnie robiły się męczące. O, panie Reynard. Spotkał pan już państwa profesorów? Tak, chyba są w środku. Świetnie, dzięki. Będzie krzyk? Proszę, niech to będą halucynacje. Niech to będą halucynacje. Czyli to nie były halucynacje. Muszę poznać prawdę. Czyli to jednak są martwi o złym, tak? Jednak tak. Zakrojone ciało wydaje się być sztywne. Pani Achuja. Proszę się cofnąć i zachować dystans. O, proszę skarbie. Widziałam w swoim czasie niejedne zwłoki. Ale wiecie co jest dziwne? Nigdy nie widziałam takich ran. A ich oczy... jakby zobaczyli coś strasznego. No właśnie, no bo oni mają te dziwne oczy faktycznie. Nie są od kul, ani nie od noża. Proszę się cofnąć, panie chuja. Nie wiemy, czy ciała nie są niebezpieczne. Ach, przestań rzędzić, przecież ich nie dotykam. Wiesz, co jest dziwne? Bo mieszkają tu tylko 4 osoby. To po co im masz 3 kucharzy, przepraszam. To nie jest odpowiednia pora na żarty. Co wcześniej robiłeś na górze? To nie był żart. I co masz na myśli? Widziałem wcześniej, jak wchodziłaś na górę, zaraz przed tym, jak odkryłem ciała. Ale ja nie wchodziłam na górę. Byłam w kuchni. No tak, dobrze. To też widziałem. Nie rozumiem cię. Pewnie nie. Słuchaj, musimy się jakoś uspokoić. Trudno to wszystko pojąć. Dobra, teraz ty. Karetka? Tak, ale nie wydaje mi się, żeby oddychali. Słucham? Straż pożarna? Wezwij wszystkich! Tak, straż pożarną też proszę. Tak, wiem, że mieszkamy na uboczu, ale proszę się spieszyć. O nie, to po prostu straszne. Szkoła kulinarna w ogóle mnie na to nie przygotowała. Będę szczery, gdyby ktoś mnie spytał, powiedziałbym, że to musiał być jeden z gości. Chyba, że oczywiście ktoś z nas wykorzystał tę okazję, by sprawić, żeby tak to wyglądało. To znaczy, gdybym ja miał popełnić tą ohydną zbrodnię, zrobiłbym to dokładnie w taki sam sposób. Zaraz. Może ja to zrobiłem? O Boże. Wszystko będzie dobrze, prawda? FBI na pewno jest już w drodze. I sprowadzą SWAT, i tę... Wszystkich sprowadzą. Co tu się dzieje? O rany, orzesz. W końcu musiało się to stać. Moja kuchnia kogoś zabiła. Zdążyli w ogóle coś zjeść? Nie, ale to już nie ma znaczenia. Okej. O rany, co ja się wpakowałam? Akurat dziś musiałam pójść na jakieś podejrzane przyjęcie bez ochroniarzy. Ach, nadal mają otwarte oczy. I ten zapach. Nie wytrzymam tego dłużej. Zaczekaj. Pójdźmy za nią. Gdzie się podziała? O, Kicia sobie śpi. Kot głęboko śpi. Obudź go. Ej, pst. Hej, chcę tylko porozmawiać. Będziemy się doganiać? On, wiecie co zauważyłem? Tak, on robi ten sam ruch. Nie wiem, jak go złapać chyba w tej chwili. Drzwi są zamknięte. Ty dziadu mały. Może rybą go przekonamy? Nie. Miską? Też nie. Wydawało mi się, że wcześniej zostawiłem klucz w drzwiach. Widocznie nie. Znaczy, pewnie nie. Ale to w takim razie gdzie ona poszła? Chwileczkę. Dokąd pan idzie? Tak tylko sobie chodzę. Właściwie, kiedy doszłam na górę i to zobaczyłam, był pan jedyną osobą, która tu była. Czy to prawda, panie Reynard? Co pan tu robił? Wtedy też... tylko sobie chodziłem. Zaraz, właściwie nie. Szedłem za nią. Lindy. Po wyjściu z kuchni poszedłem za nią na górę i... Przepraszam, ale ta pani była cały czas z nami w kuchni. Właśnie, dopiero przed chwilą przyszliśmy tu razem z nią. Dlaczego pan kłamie, panie Reynard? Czy chciałby pan nam coś powiedzieć? Nie kłamie. Też poszła na górę. Przysięgam, że ją widziałem. Może powinien pan usiąść, panie Reynard. Chyba nie powinien pan nigdzie iść. Nie, mogę to wyjaśnić. Pozwólcie mi, jestem pewny. O, w łazience się schować to jest błąd. Czemu w ogóle uciekam? Nie zrobiłem nic złego. No i co ja mam zrobić? Wykąpać się? Miałem rozwalić sedes, pamiętam. To chyba nie jest najlepsza pora. Wcześniej, kiedy umyłem ręce. Sam pomysł jest śmieszny, ale właśnie, może to jest jakiś reset. Panie, stało? Drzwi są otwarte. Halo? Teraz poszło na lewo. O. Dobra, moi drodzy, ale myślę, że tutaj zatrzymamy sobie naszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że mi się podobało, bo mnie naprawdę to ciekawiło. Sama ta pętla i to wszystko, co się dzieje, może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle sobie mysz wyłączę przy okazji, skoro mogę. Tym sobie klikam, tak? Nie wiem. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!